Laudator Jezus Chrystus. In saecula saeculorum. Amen. Święty Maksymilian Kolbe w jednym z listów napisał: proszę się nie trapić, gdy przyjdą przeciwności, ale oddać wszystko niepokalanej bez granic. Zrobić spokojnie, co można i ufać, bezgranicznie jej zaufać. Wiem, że nie zabraknie ni przeciwności, ni krzyżów, może nawet cięższych, ale ona wszystko może. Proszę księdza arcybiskupa o komentarz do tych słów. No, powiedzmy, życiorys świętego Maksymiliana Kolbego i jego finisz, życie, szczególnie, który Pan Bóg jego dał jemu możliwość dojścia do siebie przez świadectwo, nawet w takim obrzydliwym obozie zagłady. I pokazał, jak to się mówi, największą miłość w ludzkiej osobie, Ducha Bożego, którego nosił w sobie Maksymilian Kolbe. I nawet kiedy chcieli jego, posadząc jego do bunkru głodnego, tam, ażeby tam zniszczyć jego, i widzieli, że wszyscy umarli, a on pozostał jeszcze, to w takiej w nienawiści dobijali jego, bo wiedzieli, że to jednak w nim życie tkwi nie od tego, że oni mu podarowali to życie, a od tego, że tam jakaś siła, która dla nich nie była wiadoma, w nim działała. Ale Maksymilian Kolbe wiedział, jaka ta siła jest, i dlatego ta jego wypowiedź, o której Pan wypowiedział, to jest słuszna, bo Maksymilian Kolbe zaufał komu? Zaufał Chrystusowi, naśladował jego we wszystkim tym, co Chrystus nauczył. Ale on wziął sobie taką towarzyszkę po życiu, Najświętszej Marii Panny, który zaufał do końca. Bo niektórzy powiedzą, no tak, no zacofany był, zaufał Marii, przez Marię nie zbawia, zawsze może tam doczepić, nie? Ale on zaufał Marii ze względu na to, że Maria była do końca oddana Bogu, nie? Kiedy usłyszała pozdrowienie anioła, że będziesz matką, no to ona spytała tylko detali, niuanse, spytała, co z tym jest. I kiedy zrozumiała, że to od Boga, od razu powiedziała: Fiat, niech mi się stanie tak, jak Bóg chce. To już jest doskonale poddanie się, ale nie Bóg do niej przemawiał, a tylko anioł. Tak samo, kiedy powiedzmy, ona ujrzała temu posłannictwo, tak samo, kiedy Maksymilian Kolbe wszystko postawił na Marii, to Maria wszystko to dostarczała do Chrystusa. No któż może lepiej to zrobić, jak Matka Boża, która bez mazy pierworodnej poczęta mogła najlepiej te depesze, jeżeli można tak powiedzieć, te listy, te modlitewne stękania i wypowiedzi w sercu i ustami i w pismach dawali największą cześć Panu Bogu. Uważam, że dzisiaj też jest, zobaczmy też na świecie, w wielu sanktuariach rzadko znajdzie się jakieś takie, może już na tyle zmodernizowane i sportystyzowane jakieś sanktuarium, czy jakieś może tam kościółki, gdzie nie ma obrazu Najświętszej Marii Panny. Dzisiaj są też nieraz, dają w tych takich świątyniach zniekształcone obrazy Marii Panny, które nie wywołują tej niebieskiej piękności w malowidle ludzkich rąk, a raczej takie szkarada, takie zniekształcenie, raczej wszystkie zachwycają się Mona Liza, ale tam naprawdę z tego obrazu nie widać piękności kobiecej. Tam coś widać, ale nie piękność kobiety. Bo ona nie przemawia tej piękności kobiety nie z wnętrza. To jakieś takie coś tam, nie wiadomo co, jeżeli to ma prawdziwego Bożego Ducha. Tam ciężko w tym zauważyć niebieskie kształty, raczej jakieś kształty takie innego rodzaju.
żeby nie wchodzić do artystów i im się nie przeciwstawiać, bo oni zawsze mądrzejsi od wszystkich, bo oni mają pędzel i farbę. A jak ktoś nie ma pędzli i farby, to on nic się nie rozumie. To nie jest na tyle tak, ale każdy widzi to, co chce widzieć. Natomiast on przez Marię, biorąc ją za pomocniczkę swoich postępowań, modlitw, działania i tak dalej, on zrobił wielkie rzeczy. Nikt w klasztorze franciszkanów tego nie zrobił, co on zrobił w pojedynki faktycznie. I to ze względu na to, że poddała się Marii, dlatego tak się rozrastało to wszystko zgromadzenie. W Niepokalenowie, tak? Teraz widzimy, że w Niepokalenowie to tak, to się peryferia taka, no tam coś jest jeszcze, dożywają wieki starsze bracia, coś tam jakiś jeszcze taki hotelowy biznes może jest, ale już nie ma tego takiego ducha, który byłby takim duchem postawionym wszystko na Bogu przez Marię. I ja czytałem gdzieś taką wypowiedź, że masoni nacisnęli na kierownictwo klasztoru, żeby świętego tego Maksymiliana Kolbego wyrzucić z Polski, bo inaczej będą jakieś konsekwencje. I że do Japonii pojechał nie ze względu na to, że tam tylko pragnął tego, dlatego, że był wyrzucony, ale on wszystko przyjmował jak Boża wola. Pojechał i tam zrobił dużo pięknych rzeczy, nie? I nawet te bombardowania przez Amerykanów, to bestialskie bombardowania Hiroshimy i Nagasaki, to były dwa miasta zbombardowane, te, które właśnie tam najwięcej było chrześcijan. Oni specjalnie wybrali miejsca, gdzie byli najwięcej chrześcijan, katolików i zbombardowali ich. Ale jednak, jak wiemy, klasztor był po drugiej stronie fali tej po eksplozji. I on nie zniszczył tego klasztorku i nie dał takich zrujnowań, jak to było w innych pozycjach. Tak samo jak dzisiaj się mówi, tam Stany Zjednoczone wkroczyli kiedyś w swoim czasie, chyba 2007 rok, do Iraku. I oni zrównali z ziemią Mosul, zrównali potem do Syrii, zrównali z Mosul Iraki, gdzie najwięcej było chrześcijan. I tam było zrównane z ziemią, bombardowania były, żeby nie tylko zabić bojowników jakichś, które tam się nie podobali, a prosto wyniszczyć wszystko, żeby tam zginęło, między innymi może i bojownika popadniemy. To tak samo kiedyś Stany Zjednoczone bombardowali i koalicja europejska bombardowali Jugosławię i Belgrad przez kilka miesięcy, dlatego żeby zabić Miloševića. I tak jego nie zabili, a zabili masy ludzi, zniszczyli infrastrukturę miasta, ale nie znaleźli tego, którego chcieli. Tak, co to było takie polowanie diabelskie, a nie Boże. Nawet mówi teologia moralna, że nie wolno, jeżeli w krzaku ktoś tam się porusza, strzelać, że nie myślisz, że tam dzik, a może tam człowiek. Znaczy, trzeba rozważnie wszystkie rzeczy robić, a nie prosto chcąc ukarać kogoś, karać się całe społeczeństwo albo całe zbiorowiska, rodziny i tak dalej. Tak jak to było zawsze u bandytów, u tych, którzy rządzili niewłaściwie. Natomiast moc świętego Maksymiliana Kolbego okazała się w tym, kiedy on wychodzi sam naprzeciwko temu, ażeby obronić człowieka, który wskazany do bunkru głodowego. Który nie był winien, ale był skazany za to, za jakiegoś cikiniero tam. I on jedzie dobrowolnie, ażeby wybawić tego człowieka, okazuje największą miłość, tracąc swoje życie. A nie mógłby tego zrobić, jeżeli nie był oddany do reszty Marii. Maria też, znaczy Marii Chrystusowi. Maria, będąc oddanym Bogu do reszty, w swoim fiat, Twoja wola niech się stanie, otrzymała 7 mieczów bolesti do swojego serca, w sercu przeżywając męki swojego Syna Jezusa Chrystusa, Pana i Boga, każdego człowieka i wszystkich ludzi na ziemi żyjących i kiedyś żyjących, jeszcze będą kiedy żyć. Dlatego ta moc Maksymiliana Kolbego i postawiona na Marii pokazuje, że warto za takim świętym pójść, ażeby oddać się w niewoli Marii. Bo niektórzy mówią, no jak w niewoli się oddać, przecież my wolni ludzie.
No tak, wolni ludzie, ale my postępujemy, oddając się w niewoli grzechu sami siebie, dobrowolnie. A w niewoli prawdy boimy się oddać, bo w niewoli prawdy wtedy będziemy robimy postanowienia czynienia dzieł prawdy, dzieł bożych, a nie ludzkich, nie diabelskich. Bo nie ma ludzkich, jest diabelskie albo Boże w nas czynionych. Dlatego my chętnie oddajemy się w niewoli wódki, seksu, pieniędzy, jakichś innych myśli wypowiadanych innymi ludźmi, wróżek i tak dalej, różnych głupotek, a nie możemy się oddać pod mocne ręki Pana Boga. On oddał się pod mocne ręki Pana Boga przez Marię i on zwyciężył, nawet będąc w takim ohydnym miejscu Auschwitz-Birkenau, Oświęcimy, zniszczonym, do reszty ciało zniszczone, ale duch zatriumfował, jest święty w niebie jako perełka w koronie Bożej chwały, która na ziemi pokazała wielu ludziom i pokoleniom, jaką drogą trzeba iść. Czy dzisiaj idę taką drogą franciszkanie, czy naśladuję jego, nie jestem pewny. Czy idą taką drogą mariańską, jakieś te klasztorki, czy jakieś tam inne takie zgromadzenia, mniejsze, większe, nie jestem pewny. Raczej można zawsze wywiesić piękny obraz Marii tam, jakby tam zwoływać ludzi, nawet będą przychodzić i turystyki uprawiać, świętą turystyki bez zaangażowania się, poddania się Marii, ale to będzie tylko turystyka i może tam z tych klasztorów wyjść nawet nie święci ludzie. Natomiast życie Maksymiliana Kolbego pokazuje, każdy jego oddech był oddany Marii i przez nią on zwyciężał nawet przez wielkie katusze. To pokazuje szczególnie Polsce, które tutaj Matka Boża Częstochowska jakby broni, ludzie tam chodzą. Ale dzisiaj o Częstochowie, o tym klasztorze w Częstochowie, nieraz o tych biskupach, które tam w Częstochowie występują przed obrazem Matki Bożej, głupoty gadają, to już nie widzę, że to jest, jak to się mówi, działania i poddania się Matce Bożej, która jest poddana totalnie Bogu, a to jest swoje jakieś gadaniny, które nic wspólnego nie mają nie z Bogiem, nie z działaniem Marii. Nawet na Jasnej Górze, która staje się już siedliskiem nie kultu Marii, która broniła kiedyś przed potopem, a przed najazdem, a dzisiaj już jest tam zepsuta, zamordowana i wszystko inne. I tylko, jak to się mówi, przesiaduje tam, z tradycji dalej jeszcze kontynuuje. Ale ducha tam już takiego wielkiego nie czuje się, nawet kto blisko jest, już nie czuje. To naprawdę kocha Pana Boga, nie czuje tego ducha. Duch takiego, duch żandarmerii taki, duch jakiegoś takiego, powiedzmy, takiego policyjskiego, takiego jakiegoś tam oddziału, duch jakiegoś takiego narzucania wszystkich innych postronnych rzeczy dla pielgrzymów i nawet kontrolowane jakieś tam przebywania, modlitwy i tak dalej. Ja mówię to nie od tego, że ja tam wymyślałem, a ja mówię o tych ludziach, z którymi spotykam się i którzy mówią z ubolewaniem serca, że kiedy przychodzę, żeby się pomodlić, nawet nie ma miejsca, gdzie by to zrobić tak naprawdę, oddać cześć Matce Bożej. Ciągle jakaś taka rutyna taka, jakby biegania, takie poszukiwania czegoś takiego, co nie jest w duchu i prawdzie, coś troszkę innego. Niech się może zastanowią te takie stróże Jasnej Góry, czy oni stróżują Jasną Górę, czy oni jest oddanie Matce Bożej i która będzie ich stróżować. Będzie walczyć za nich, bo będzie widzieć w nich poddanych jej synów. A jak tego nie zobaczę, to się rozpadnie i Jasna Góra, i wszystko inne, jeżeli zabraknie tam ludzi oddanych Bogu. Tak, co trzeba to bardzo mocno zweryfikować. I czas dzisiejszych prób, które jeszcze nie na granicy przelewu krwi, nikt jeszcze nie przelewa krew
za wyznanie wiary w Chrystusa. Diabeł to ssie krew bez robienia otworów. Jeszcze nie przybicie my jakimiś takimi siepacze jeszcze nie przybili nas, nasze ciała, ażeby krew wypuścić, a my już poddajemy chorągiewki, chowamy, nie? A święty Maksymilian Kolby nie chował chorągiewki, do końca był wierny przysiędze danej Bogu i wybierając Marię nie zbłądził, bo ona nigdy ni na joty, ni na kropki nie odchodziła od wykonania Bożej woli. Dlatego, kiedy niektórzy mówią, a mnie podoba się ten święty, tamty święty, zaufała temu, czy temu, czy temu, nie można zaufać nikomu, jedynie Bogu. I Maria jest ta, która na drodze krzyżowej, na Via Crucis, ona jest jedyna, która rozumie Chrystusa, dwa bolejących serca wiedzą, po co ta droga krzyżowa. Inne płaczą, z narzekaniem pomagają nieść krzyż, inni tam jeszcze ubolewają, tylko łzy leją, nie wiedzą, co mają zrobić, a te żołdacy robią to, co chcą, co im jest wskazane. Tak samo i dzisiaj. Te wszystkie stękania i ubolewania bez jasnych czynów, a nie tylko modlitewnych, modlitewnych takich wykrzyków, Panie, Panie, jeżeli nie wykonujemy Bożej woli, nic nie wydarzy się takiego, że Pan Bóg będzie nas pomagał, bo my nie jesteśmy wykonawcami słowa, a tylko mówiący próżne słowa, które nie dają nam satysfakcji. Święty Maksymilian Kolbe i mówił, i wykonywał. I nawet do śmierci było to jego życie, ale zwycięstwo jego jest w Chrystusie zapewnione. O czym prosto tylko ślepy i bardzo podły człowiek może powiedzieć, że ten człowiek zrobił coś niewłaściwego. On zrobił to, co jest najwyższe i otrzymał koronę podwójną męczeństwa i świętości w Chrystusie Jezusie, Panu naszym, przez Marię, Matkę Bożej, co życzy wszystkim nam umieć wejść do prawdziwych pośredników, które nas prowadzą do Chrystusa na pewno. Amen. Dziękuję, księdze arcybiskupie, za to słowo. Chwała Bogu, Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu.